Witajcie w kolejnym odcinku programu Co w Kosmosie. W dzisiejszym odcinku usłyszycie o aktywności wulkanicznej na Marsie, lodowych planetach oraz utracie atmosfery planety TRAPPIST-1c. Zaczynamy od Marsa. Mars pod względem aktywności geologicznej wydaje się być martwą planetą lecz według naukowców z Uniwersytetu Arizońskiego jeszcze w niedalekiej przeszłości, około 1 miliona lat temu, na powierzchni Czerwonej Planety dochodziło do wypływów lawy. Doszli oni do tego, analizując zdjęcia powierzchni wykonane przez sondę Mars Reconnaissance Orbiter, która szczegółowo mapuje powierzchnię Marsa, pomiary topograficzne wykonane przez sondę Mars Global Survey, oraz pomiary radarowe sięgające 140 metrów w głąb powierzchni Marsa, wykonane przez sądę Szarat. Na podstawie danych z tych sond doszli oni do wniosku, że w niedalekiej geologicznej przeszłości Marsa w regionie Elysium Planitia dochodziło do licznych wypływów lawy na powierzchnię. Region ten jest znany również naukowcom z powodu występowania w nim źródeł trzęsień gruntu, wykrytych w ostatnich latach przez lądownik InSight. Około 1 miliona lat temu w tym regionie nastąpił wypływ lawy, który objął swoją powierzchnią obszar porównywalny z obszarem Alaski. Ten oraz podobne wypływy lawy wchodząc w reakcję z wodą znajdującą się na oraz pod powierzchnią Marsa spowodowały powstanie licznych powodzi, które ukształtowały krajobraz czerwonej planety. W sumie naukowcy z Uniwersytetu Arizońskiego wykryli ślady po ponad 40 wypływach lawy na powierzchni Marsa. Wszystkie te wypływy miały miejsce nie dalej niż 120 milionów lat temu, czyli w czasie, kiedy na Ziemi królowały dinozaury. Badając wypływy lawy na powierzchni Marsa, naukowcy mogą również dowiedzieć się czegoś o tym, jak przemieszczała się woda na oraz pod powierzchnią Marsa. Wiedza, gdzie w przeszłości oraz obecnie znajduje się woda na Marsie, może pomóc w planowaniu przyszłych załogowych misji do Czerwonej Planety. Astronomowie szukają wody nie tylko na Marsie, ale i również na licznych planetach pozasłonecznych. Naukowcy z amerykańskiej agencji kosmicznej NASA zidentyfikowali 17 planet pozasłonecznych, które mogą być lodowymi światami, całkowicie pokrytymi zamarzniętą wodą. W tej chwili znanych jest nam ponad 5000 planet pozasłonecznych. Planety, które według naukowców z NASA mogą być pokryte lodem, mają rozmiary podobne do rozmiaru Ziemi, lecz mniejszą gęstość niż Ziemia. Mniejsza gęstość może wynikać z dużej zawartości wody na tych planetach, o wiele większej niż na Ziemi. Ponieważ woda jest mniej gęsta niż skały, planety te mają mniejszą gęstość niż Ziemia. Planety te bardziej niż Ziemię przypominałyby lodowe księżyce Jowisza i Saturna, czyli Europę i Enceladusa. Zdaniem naukowców, jeśli na tych planetach wydzielane jest wystarczająco dużo wewnętrznego ciepła, pod ich lodową powierzchnią może utworzyć się ocean płynnej wody. To wewnętrzne ciepło może być wytwarzane przez rozpad pierwiastków radioaktywnych lub ogrzewanie pływowe. Przy odpowiednich warunkach w oceanach pod lodową powierzchnią mogłoby rozwinąć się proste życie. Na Ziemi głęboko pod powierzchnią oceanów przy kominach hydrotermalnych, gdzie nie dociera światło słoneczne, rozwinęło się życie. Jeśli podobne kominy hydrotermalne występowałyby na tych lodowych planetach, to również i na nich mogłoby rozwinąć się życie. Analizując kształt orbit tych planet oraz to jak daleko znajdują się one od swoich gwiazd, naukowcy byli w stanie określić grubość pokrywy lodowej dla tych planet. Jedną z planet, która według naukowców jest lodowym światem, jest proxima Centauri B. Jedna z najbliższych nam planet pozasłonecznych. Lód na proksimie Centauri B może mieć około 58 metrów grubości. Grubość ta może wpływać na aktywność kryjowulkaniczną planety. Na Europie i Enceladusie woda z podlodowcowego oceanu co jakiś czas wyrzucana jest w przestrzeń kosmiczną w postaci zamarzniętych piropuszy pary wodnej. Mechanizm ten z pewnością będzie również występował na lodowych planetach pozasłonecznych. W przypadku proksimy Centauri B naukowcy szacują, że gejzery na powierzchni wyrzucają w ciągu sekundy 6 milionów kilogramów wody. Tak duże ilości wyrzucanej wody powinny być łatwe do zaobserwowania w obserwacjach spektroskopowych tych planet. W chwili, gdy planeta przejdzie na tle tarczy gwiazdy, wyrzucone z niej cząsteczki wody będą blokowały światło o określonych długościach fali świetlnej. Niestety proxima Centauri b z naszej perspektywy nie przechodzi na tle tarczy gwiazdy. Niemniej, mierząc światło odbite od planety, astronomowie powinni być w stanie wykryć wyrzuconą przez gejzery wodę. Choć lodowe planety nie występują w strefie zamieszkiwalnej otaczającej gwiazdę, to wciąż może na nich istnieć życie. Jeśli planeta pozasłoneczna przechodzi na tle tarczy swojej gwiazdy, jesteśmy w stanie zbadać jej atmosferę. Wykorzystując kosmiczny teleskop Jamesa Webba, astronomowie z Uniwersytetu Lejdejskiego wykryli rzadką atmosferę planety TRAPPIST-1c. Dane zebrane przez tych naukowców postanowili przeanalizować naukowcy z Uniwersytetu Teksańskiego w Austin, aby dowiedzieć się, dlaczego planeta ta nie posiada gęstej atmosfery podobnej do Wenus. Trapist 1c otrzymuje od swojej gwiazdy czerwonego karła tyle samo energii, co Wenus od Słońca. Z początku astronomowie spodziewali się, że trapist 1C będzie posiadać gęstą atmosferę dorównującą atmosferze Wenus. Okazało się jednak, że planeta posiada bardzo rzadką atmosferę. Mało masywne gwiazdy, czerwone karły, znane są ze swojej dużej aktywności w początkowych stadiach rozwoju. W przypadku czerwonych karłów, ta wzmożona aktywność może trwać nawet 7 miliardów lat. Dla porównania nasze Słońce uspokoiło się po około 1 miliardzie lat od powstania. Zmożona aktywność oznacza silne wiatry gwiezdne, koronalne wyrzuty materii, flary oraz zwiększoną emisję promieniowania ultrafioletowego oraz rentgenowskiego. Wszystko to działa niszczycielsko na atmosfery planet krążących wokół gwiazdy. Na podstawie obserwacji wykonanych przez teleskop Weba oraz modeli komputerowych naukowcy z Uniwersytetu Teksańskiego w Austin zmierzyli ile dwutlenku węgla Trapist 1c mógł utracić od chwili powstania. Z ich ustaleń wynika, że z powodu wiatru słonecznego Trapist 1c w ciągu całego swojego istnienia mógł utracić około 16 barów dwutlenku węgla. Więcej dwutlenku węgla znajduje się obecnie na Wenus czy Ziemi. Zdaniem naukowców, za brak gęstej atmosfery na Trapist 1c może odpowiadać jedna z dwóch rzeczy: albo planeta od chwili powstania miała rzadką atmosferę, albo na wczesnym etapie życia Trapist 1c utraciła znaczną część swojej atmosfery w wyniku silnych wiatrów słonecznych. Układ planetarny Trapist 1 składa się z siedmiu znanych nam planet. Okrążają one czerwonego karła o masie zaledwie 8% masy Słońca. Przypuszcza się, że wszystkie planety z tego układu są skalistymi planetami. Większość z nich ma rozmiar podobny do Ziemi. Cztery z siedmiu planet z tego układu znajduje się w tak zwanej strefie zamieszkiwalnej. Jest to obszar wokół gwiazdy, w którym na planetach może istnieć woda w postaci płynnej. Naukowcy z Uniwersytetu Teksańskiego w Austin przeprowadzili swoje analizy również dla pozostałych planet z tego układu. Z badań tych wynika, że największą szansę na zachowanie atmosfery mają planety znajdujące się dalej od gwiazdy. I to wszystko w tym odcinku. Jeśli się Wam podobało, to polubcie ten film i zasubskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić następnych odcinków. Na razie i do usłyszenia za tydzień.